Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałbym pokazać Wam polski kołowrotek Prexer 1101. Jest to kołowrotek z okresu tak zwanego PRL-u. On jest w pełni zbudowany w całości z metalu. Zobaczcie. Zobaczymy, jak on pracuje. No widzicie, cały czas, pomimo swojego wieku, ten kołowroteczek dosyć sprawnie pracuje. Zobaczymy, jak kabłąk przeskakuje. No widać, sprawnie ten kołowrotek sobie pracuje. Ma przełącznik, że możecie korbką tylko do przodu kręcić. Jak przełączycie, to też macie ten tak zwany bieg wsteczny. Możecie do tyłu i do przodu. Także zobaczcie, cały czas sobie ten kołowroteczek pracuje. Prexer 1101. Po zdjęciu tej szpuli tak on w środku wygląda. Zobaczcie. Też wszystko wykonane z metalu. Nie ma lipy. Zobaczcie. Taki porządny metalowy kołowrotek. A po zdjęciu obudowy tutaj tego kołowrotka Prexer 1101 możecie zobaczyć wnętrze, jak te zębatki pracują. Zobaczcie. I zobaczcie. Porządny polski metalowy kołowrotek Prexer, którego ja ciągle używam. Piszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenie z tymi kołowrotkami. Szczególnie ci starsi wędkarze, którzy pamiętają czasy PRL-u, gdzie niełatwo było zakupić kołowrotki. Jedynymi z dostępnych były właśnie Prexery, Dederowskie, Forel i inne. Także zobaczcie. Klasyk. Kołowrotek, polski kołowrotek Prexer. Pozdrawiam Was serdecznie.